Hallo, bist du da? Hallo. Hallo. Hola. Hallo. Hola. Mein Name ist Susanne, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin das jüngste Zimmermädchen in diesem Hotel. Ich bin in Wismar geboren, das ist ein Ort im Norden Deutschlands. Mamna imię Barbara. Urodziłam się w morgach. Czy wiesz, gdzie leżą morgi? Jest to tak mała miejscowość koło Nasielska, że nawet nie widać jej na mapie. Hi, ich heiße Silvia. Ich komme von Mazedonien, aber ich bin in ein kleines Dorf aufgewachsen. Zayas. Yo soy Cecilia. Nací en González Catán y viví siempre ahí. Pracuję w hotelu od 6 lat. Tyle razy sprzątałam pokoje, że mogę robić to z zamkniętymi oczami. Da ist die türkise Tür. Bagno. Lampara. Kremowe łóżko. Lampa. Da ist Fenster. Schreibtisch. Und da ist Fernsehen, wo ich drinnen bin. Desde los 12 a los 21 años trabajé en un supermercado. Paré cuando nació mi primera hija, pero no por mucho tiempo. A los 26 entré a trabajar en una fábrica de aerosoles. Yo estaba en la parte de llenados, colocando válvulas. Un día explotó un aerosol y desde ahí tengo esta cicatriz. W fabryce pracowałam 16 lat. Zawsze na tym samym dziale. Manchmal finde ich Sex Toys in verschiedenen Farben, in verschiedenen Formen. Unter dem Bett liegt eine. Guck mal nach. Hol's mal raus. Ich habe einen deutschen Mann kennengelernt bei Internet und wir haben 1,5 Jahr mit Internet, aber nicht jeden Tag, weil ich muss auch arbeiten. Me casé el 24 de septiembre de 1994. Fue todo muy rápido. Me casé porque obvio me quedé embarazada de Damián. Acá tengo una foto de Damián conmigo cuando nació. Y lo miraba y me puse a llorar porque no lo podía creer que sea mi, que ya tengo un hijo. Yo nací en un pueblo de Misiones. En la selva, que se llama Campo Ramón. Kiedy wracam do domu po pracy z hotelu, zjem coś, a później czytam. Mam bardzo dużo książek, ponad 300 różnych autorów polskich, zagranicznych. Właściwie czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce. Nigdy nie piszę w książkach, ale często zaznaczam strony, które mnie interesują albo które mi się podobają. Bitte gehen Sie jetzt ins Bad. Wann ich putze die Dusche, ich denke, es ist eine Maschine für Teleportieren. Und dann, ich schließe meine Augen und ich teleportiere nach La Palma. Wenn ich in ein Zimmer komme, mache ich zuerst das Bett. Das Bett auf, den habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht. Normalerweise siehst du mich nicht. Wenn ich mich in den Spiegel anschaue, sehe ich andere Valletta. Früher habe ich mich nicht geschminkt, weil war sehr sportlich. Dann bin ich hier in der Schweiz gekommen. Freundinnen brauchen viel Zeit. Man muss sie immer anrufen und sie fragen. Wie geht's? Was machst du gerade? Ich habe keine Zeit für sowas. Las ventanas no se pueden abrir del todo, para que la gente no se suicide. Parece que la gente prefiere suicidarse en un hotel en vez de hacerlo en su casa. Yo nunca vi un suicidio desde que trabajo en el hotel.
Cześć, Dominik. Zapraszam pana do sądu. Jednak myślę, że ja muszę mieć wyjście. To jest moje wyjście do pracy. Te wózki wstawiamy tutaj. Brudną poście, ręczniki i zostawiamy tutaj. Później przyjeżdża samochód. Pranie jest założone do łodzi. Później z powrotem do tej łodzi. Nie wiadomo, pewnie im się bardziej to opłaca, natomiast na przykład pranie z Niemczech przychodzi do Polski. Schweizer sind immer vorbereitet für Krieg und alles. Und in Kosovo habe ich nie die von diesen Typen. Aber wie machst du das mit dem Studium noch nebenher? Ja, es ist kein Problem. Zum Montag, wie ich vielleicht arbeite.